poruszyć taki temat i bardzo chcę szybko podzielić się z tym, bo to jest coś, co od krótkiego czasu doświadczam. Wierzę, że są osoby na tym miejscu, które odbiorą szczególnie to do swojego życia. Że jesteś na tym miejscu, ale tak do końca jeszcze nie jesteś. Że jesteś częściowo, jesteś ciałem, ale gdzieś twoje serce, twoje myśli, one jeszcze gdzieś są w jakichś miejscach, które są dla ciebie trudne, które są dla ciebie bolesne, które gdzieś są dla ciebie takie niezrozumiałe. I wierzę w to, że Duch Święty dzisiaj odpowie tobie na to pytanie, z którym przyszłaś czy przyszedłeś na to miejsce. Amen? Ja wierzę w to, że Bóg mówi do naszych serc i wierzę w to, że Bóg dzisiaj da tobie odpowiedź. I to, na co oczekujesz, dzisiaj od Niego to otrzymasz. Dlatego dziękujemy Bogu za to, że mamy Jego Słowo, że jest Jego Duch Święty na tym miejscu i że my razem możemy wspólnie zachęcać siebie, inspirować, razem możemy robić rzeczy wieczne. I to jest coś, co mnie bardzo inspiruje. Dzisiaj tak sobie pomyślałam, że żyjemy w takich trudnych czasach, kiedy jest konsumpcja na pierwszym miejscu, kiedy jest dużo rzeczy takich pod presją, kiedy musimy szybko podejmować decyzje, kiedy czasami wydaje nam się, że jesteśmy w jakimś potrzasku, który powoduje, że nie wiemy, jaką podjąć decyzję. I Boże Słowo daje odpowiedź nam na wszystko. Tutaj mamy odpowiedź na wszystko. To jest gruba księga, ale nie przejmujcie się tym. Bo słowo rema to jest takie słowo, które otwierasz księgę i ono wyskakuje z Biblii i wskakuje ci do serca. I to może być jeden werset, jedna sentencja, która spowoduje, że twoje życie się zmieni. Amen? Wierzycie w to? Ja w to ogromnie wierzę i już ponad 20 lat tak wierzę i chcę cały czas tak wierzyć, bo słowo rema ma moc przemieniać nasze życie. I jest wiele na tym miejscu przemienionych właśnie żyć. Jest wiele osób, które doświadczyły mocy Ewangelii, mocy Jego Słowa, mocy Ducha Świętego w swoim życiu i wasze życie się zmienia, wasze życie rośnie. Mówicie innym dźwiękiem, żyjecie innym dźwiękiem. Ludzie, którzy są wokół was, oni patrzą, mówią, co ty masz takiego, czego ja nie mam? Daj mi tego trochę, abym był podobny do ciebie. Mam nadzieję, że tak jest. Amen? Ja wierzę w to, że tu, jeżeli jesteś i jeszcze ktoś z tobą jest, to znaczy, że mówisz dźwiękiem właśnie Jezusa, dźwiękiem Bożej obecności, dźwiękiem Jego miłości, dźwiękiem Bożej przychylności dla życia ludzi, którzy są wokół ciebie. Wierzę w to, że my jako Kościół mamy wpływ na ludzi. Ty masz wpływ na ludzi, ty masz wpływ na swoją rodzinę, masz wpływ na swoich klientów, masz wpływ na swoich partnerów biznesowych, masz wpływ dokładnie na wszystko, co dzieje się wokół twojego życia. Tylko to jest ważne, żeby poszerzyć swoje spojrzenie, perspektywę swojego myślenia, że Boże możliwości są nieograniczone dla ciebie i Bóg przez ciebie chce innym dać to życie, to przemienione życie. I dlatego dzisiaj taki temat łaska ku przemianie. Ja zawsze myślałam i myślę, że też wiele osób jest na tym miejscu, co podobnie myśleliście albo myślicie, że łaska to daje nam tylko, dzięki łasce jesteśmy zbawieni, bo tak mówili do Efezjan, o tym zaraz powiem, ale zaczynam odkrywać, że łaska, ona ma jeszcze większe znaczenie dla naszego życia. Czy jest ktoś na sali, kto kiedykolwiek chciał cokolwiek zmienić w swoim życiu? Jeśli możesz podnieść rękę, będę... O, dziękuję wam bardzo za szczerość. Czyli jestem w dobrym miejscu, jestem we właściwym towarzystwie i mogę kontynuować to, co zamierzam. Jeżeli jesteś tutaj i miałeś w swoim życiu coś, co chciałeś zmienić, to chcę ci dzisiaj coś objawić. Coś, co jeszcze nie zostało mi do końca objawione, ale coś, co zaczynam rozumieć. Rzeczywiście ja też wielokrotnie próbowałam coś zmienić w swoim życiu. Ostatnio to było takie zdrowe żywienie, wiecie. Warzywka pocięte w słupeczki, na śniadanko do pracy, bez ciasteczka, do kawy, tylko to były warzywka. Mąż mi przynosił pudełeczko, mi robił, ja jemu. Więc przez jakiś czas chyba udało nam się przez 2-3 miesiące to pudełeczko tak sobie przygotowywać. Ale że ja jestem mięsożerna, jak poszłam gdzieś i zobaczyłam porządnie przyrządzone mięso, to się rozpłynęłam. Rozpłynęłam się. Jak te mięso prawie w tym sosie, ta karkóweczka rozpływająca się, ja nie potrafię odmówić. I wiecie, i wtedy mi przychodzi takie myśli, ale to tylko raz. Przecież jutro znowu zrobię sobie pudełeczko warzyw. Ja tylko raz. Mój mąż mówi, to jedziemy na
lodem. Mówię, no ale pudełeczko warzyw. On mówi, nie, lodziki. On jest lodowy. Kto jeszcze z was jest lodowy? Kto jeszcze? Ty nie jesteś za. A kto mięsożerny? Wow! Prawie porówno sala się podzieliła. Czyli tak w życiu czasami jest, że coś próbujemy zrobić, na przykład w sferze żywienia, ale też czasami dla tężyzny fizycznej, dla wyrzeźbienia serwetki. Już o tym nie będę mówić. Każdy z was ma na pewno historię, jak to próbował tu wyrzeźbić, tam wyrzeźbić, jak z bojlera próbował zrobić kaloryfer sobie na brzuszku. No to tak jest, i bicepsik, tutaj wyrzeźbić. Każdy z nas, ja mówię o takich przyziemnych rzeczach, ale to jest życie. Wiecie, Kościół to jest życie. My w Kościele mówimy o życiu. My mówimy o codzienności. My nie sprowadzamy Kościół do jakiejś rzeczywistości tylko niewidzialnej. Ale właśnie w Kościele Jezus przyszedł po to, aby Jego owce, Jego dzieci miały życie zoe. To jest życie w obfitości, życie w pełni. I nie tylko życie wieczne, ale życie też tu na ziemi. I to, że rozmawiamy o takich przyziemnych takim przyziemnym życiu, to Bóg tutaj jest, i on się uśmiecha. On się uśmiecha, bo on widzi, że my sobie mówimy i staramy się coś zmienić, ale okazuje się, że to tak nie zawsze do końca nam to wychodzi. I on z tego powodu nie gniewa się na nas, ale on z tego powodu mówi, o czym mówił właśnie Osmund. Przyjdź do mojej relacji, przyjdź do relacji ze mną, a ja ci pomogę. Ja ci pomogę dać wytrwałość, ja ci pomogę dać siłę, ja ci pomogę dać zwycięstwo w tej sytuacji, w której jesteś. A więc ostatnio zastanawiałam się, w Piśmie Świętym jest pokazanych takich dwóch ludzi, bogatych bardzo ludzi. Jeden człowiek był bogaty, był młody i przyszedł do Pana Jezusa. Mnie to zastanawia. Ja teraz otwieram Cię przed Wami i to, co pracuje w moim życiu i chcę się z tym podzielić. I ten bogaty młodzieniec przyszedł kiedyś do Pana Jezusa i powiedział, Panie Mistrzu, co mam zrobić, aby być zbawiony? I Jezus mu powiedział, no wypełniaj przykazanie. On mówi, tak oczywiście wszystkie wypełniam od młodości mojej. Wszystkie. Wiecie, on miał takie poczucie własnej sprawiedliwości. Że wszystko jemu w życiu wychodzi, wszystko mu się udaje. I bym powiedziała nawet tak, że przyszedł do Pana Jezusa, żeby go trochę sprowokować i zobaczyć, co on powie na to, że on jest taki dobry. Czy spotkaliście w życiu ludzi, którzy mówili, ja jestem dobry, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nikomu nie zrobiłem krzywdy, ja jestem dobry. A to, że tam czasami coś mi... Życie, życie, Bóg, Bogiem, ale ja jestem dobrym człowiekiem. Jestem takiego człowieka. Ja współpracowałam wiele lat z takim człowiekiem, który naprawdę prowadził dobre, moralne życie. By się tak wydawało na zewnątrz. Był uprzejmy dla ludzi, uśmiechał się, wychodził naprzeciw. Kiedy uczył mnie fachu sprzedawania, sprzedaży, to mi mówił naprawdę ważne rzeczy. I ja patrzyłam na jego życie i mówię, wow, gdybym stała po drugiej stronie lady, bym powiedziała, że to święty człowiek. Ale znałam go z drugiej strony, z zaplecza. I mogłam zobaczyć jego życie. Że ono na końcu nie było takie wspaniałe. Robił wiele rzeczy niemoralnych. Robił wiele rzeczy, które gdyby ludzie usłyszeli, co on mówił na ich temat, to myślę, że już by nigdy, nigdy nie przyszli do tego miejsca. Ja znam takich ludzi, dlatego też chcę obnażyć pewną taką postawę takiej dwulicowości, takiego życia, wiecie, na zapleczu i życia dla klienta. I nie chcę absolutnie nikogo dotknąć tym, ale wierzę, że to, o czym teraz chcę powiedzieć, to zmieni twoje życie. Że ten bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa i powiedział, to wszystko wypełnia. Ale Jezus spojrzał na niego, bo wiecie, Pan Jezus ma zawsze asa w rękawie. Halleluja, że on ma zawsze asa w rękawie. Kiedy nam się wydaje, że wszystko jest tak w porządku, to on mówi do tego młodzieńca, mówi, okej, idź i sprzedaj wszystko to, co masz. Później przyjdź do mnie, naśladuj mnie. I bogaty młodzieniec, Boże Słowo o tym mówi, że on zasmucił się, odwrócił. Ja myślę, że on się uraził na Jezusa. Że on wręcz wyraził swoją dezaprobatę w kierunku Jezusa. Jak on mi mógł tak powiedzieć? Przecież ja taki dobry człowiek jestem. I Biblia to mówi, że on zasmucił się i odszedł.
On nie chciał iść z nim. On nie był gotowy. Jego serce było zamknięte. Jego serce było przy skarbie, który miał w swoim sejfie. Bo Biblia mówi, tam gdzie serce twoje, tam będzie skarb twój. I serce bogatego młodzieńca było w sejfie. Ale jest też historia w Biblii mówiąca o drugim bogatym człowieku. To był wysoko postawiony urzędnik. Człowiek, który poborca skarbowy, który, można powiedzieć, celnik, przełożony nad celnikami. I on też, Biblia mówi, że on łupił ludzi, biednych ludzi. On wyciągał z nich, od nich więcej, niż się jemu należało. I wiecie, kiedy ten Zacheusz, właśnie mówię o tym człowieku, usłyszał, że Jezus idzie i tłum na przodzie, on wybiegł, wydrapał się na drzewo i czekał, kiedy ten tłum z Jezusem podejdzie do tego drzewa, aby mógł go tylko zobaczyć. Wiecie, Zacheusz wdrapał się na drzewo, bo był niskiego wzrostu. Jeżeli dzisiaj masz niski wzrost, to się nie przejmuj, znajdź swoje drzewo, możesz Jezusa zobaczyć. Czyli jeżeli myślisz, że masz kompleksy, bo jesteś niski, nie przejmuj się absolutnie Jezusowi, to nie przeszkadza, bo On i tak cię tam dojrzy. I Zacheusz wszedł na to drzewo i Pan Jezus, Boże Słowo o tym mówi, opisuje pięknie ten przykład, że staje, wiecie, Pan Jezus jest niesamowity, staje przy tym drzewie, gdzie siedzi ten Zacheusz. I mówi tak, Zacheuszu, no złaź prędko, bo już wszystko zrobiłeś, żebym zwrócił na ciebie uwagę. Wystarczająco zrobiłeś rzeczy, żeby wybić się z tłumu. Czy chcę dzisiaj ci powiedzieć przez to, że Jezus zobaczy ciebie, kiedy wybijesz się z tłumu? Ci, którzy szli z tłumem, oni szli za Jezusem. Możesz iść za Jezusem wiele lat, ale możesz być cały czas w tłumie. Ale Zacheusz, chociaż towarzyszyło mu dużo wstydu, będąc wysoko postawionym urzędnikiem państwowym, wielu ludzi miał na pięku, on się nie wstydził, on się nie bał ludzi. On wskoczył na to drzewo. On wystawił się na pośmiewisko. On wystawił się na drwinę. Ale Zacheusz, to jest niesamowite, miał ogromne pragnienie. I dzisiaj chcę ci powiedzieć, że wyjście z tłumu, tak jak Zacheusz, spowoduje, że twoje życie się zmieni. Bo Jezus, kiedy powiedział, zejdź śpiesznie, Zacheuszu, bo dziś chcę zawitać w twoim domu i chcę z tobą zjeść na obiad rosół, to on szybko zszedł. I nawet Jezus wiedział, jak ma na imię. Nikt mu o tym nie mówił, ale on wiedział, bo był Bogiem. I poszedł do jego domu. I tam przemienił całe życie jego rodziny, nie tylko jego. I Zacheusz powiedział tak, Panie, cokolwiek na kim wymusiłem, oddam to w czwórnasób. Wow! Widzicie te dwa obrazy? Bogatego młodzieńca, który nie był gotowy nawet rąbka dać. Wiecie, ja myślę, że Jezusowi chodziło przy bogatym młodzieńcu, że on nie musiał oddawać wszystkiego. Ale on zna serce człowieka i on patrzył, czy ten bogaty młodzieniec jest gotowy dać cokolwiek. Zachęcamy do hojności. To nie chodzi o to, żebyś oddał wszystko, ale cokolwiek. Coś, co wypływa z pragnienia twojego serca. Bo tu nie chodzi o ilość, ale chodzi o proporcje. Chodzi o zrozumienie, objawienie też. Właśnie Bożej rzeczywistości, Bożej ekonomii. I tutaj bogaty młodzieniec, który nie był gotowy dać czegokolwiek, i Zacheusz, który mówi, oddam w czwórnasób. Na tym oddam, na których coś wymusiłem. On miał wyrzuty sumienia. On, wiecie, kiedy usłyszał o Jezusie, ja myślę, że on już był w procesie nawrócenia, a kiedy już był na drzewie i zobaczył, że Jezus się zatrzymał i go zobaczył i powiedział, że chce na rosół iść do niego do domu, to myślę, że on mu nogi po prostu, wiecie, z waty się zrobiły. To jest spotkanie z Jezusem. Kiedy spotykasz się z Jezusem, masz nogi z waty. Bo nagle widzisz, że on może zaglądać do twojego życia i przemienić to, co jest dla ciebie tak ważne. Bo wierzę, że dla Zacheusza pieniądze czy majętność, chęć posiadania było bardzo ważne w życiu. Ale Zacheusz przeżył nawrócenie. I pomyślałam sobie właśnie, mówiąc w kontekście łaski, co różniło tych dwoje ludzi. Byli w bardzo podobnych sytuacjach. Może trochę wiekiem się różnili. Ale myślę, że chodzi tu cały czas o serce. Bóg
cały czas patrzy na nasze serce. Bóg widzi nasze pragnienia, nasze motywacje pewnych działań. I mnie to bardzo porusza, dlatego że powiedziałam wam, że są takie momenty w życiu, że my chcemy też dużo zmienić. I sami zdeklarowaliście się, że próbowaliście wiele rzeczy w swoim życiu zmienić. I chcę dzisiaj tobie powiedzieć, i wierzę, że Duch Święty mówi z inspiracji dzisiaj do twojego życia, że ta zmiana jest możliwa tylko wtedy, kiedy spotkasz się z Jezusem jak Zacheusz. Ta zmiana też zależy od twojego pragnienia, zaangażowania i potrzeby wewnętrznej, bo Zacheusz taką miał. Bogaty młodzieniec niestety nie, chociaż chciał się wybierać przed Jezusem. Zmiana ma bardzo duże znaczenie. I tak sobie wyobraźcie, ja tak sobie wyobraziłam i przywołam taki obraz, że zmiana to jest tak czasami jak taki przycisk. Wiecie, może coś przyciskaliście, nieraz trzeba włączyć telefon i trzymać dłużej przycisk, żeby on się załączył. Kiedyś trzymam i się nie załączył, miałam taką sytuację i mówię, no czemu on się nie włącza? Ale wiecie, trzymam się denerwuję na ten telefon, a się okazało, że bateria już padła, więc trzymam, moje trzymanie by nic nie pomogło. Ale czasami zmiana w naszym życiu to jest tak, jakbyśmy właśnie chcieli przycisnąć ten przycisk, przyciskamy, czyli poprawiamy swoje życie, chcemy być lepszymi, chcemy się lepiej odzywać do ludzi, chcemy lepiej traktować swoje dzieci, chcemy lepiej traktować swojego męża i tak trzymamy. Ale wiecie, w którymś momencie, jak już tak trzymasz, to już wszystko ci krew nie dochodzi, drętwieje wszystko i no już nie daje rady. I puszczamy ten przycisk. I co się dzieje? Frustracja. Mamy doła. Że nie wyszło. Próbowałeś zmienić, chciałeś wyjść z uzależnienia i trzymasz ten przycisk i trzymasz i dało ci się miesiąc, 6 miesięcy, rok, 2. Puszczasz i znowu klapa i masz doła. Chciałeś zmienić się i być dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym synem, dobrą córką i tak trzymasz ten przycisk i trzymasz. I rok, i 2, znaczy 3 dni, 5, bo to chyba tutaj powinna tak skalować. I nie wyszło. Młodzież, śmieci będę wynosić i trzymasz i okna pomyjesz. No i trzymasz i dzień i 3 godziny. Za 4 nie wyszło. I tak trzymamy ten przycisk i go puszczamy. I w życiu tak jest, że właśnie przez to, że chcemy coś zmienić, ale nie mamy siły, może powstać bardzo niebezpieczne zjawisko, jak tak zwana mentalność uczynków. Czyli kiedy coś zrobię, to ludzie będą mnie kochać. Kiedy coś zrobię, to inni będą mnie akceptować. Kiedy coś zrobię, to mama mnie będzie bardziej szanować i kochać i mi kupi coś. Coś dostanę. Czyli my chcemy sobie zasłużyć uczynkami, rzeczami, które robimy. I to jest tak jakby trochę w małżeństwie, żeby rozkwitło to małżeństwo właśnie, mówi mąż, wiecie, żona do męża, dziubasku, misiaczku, obiecują sobie, że będą sobie mówić takie, wiecie, zdrobniałe słóweczka, że to zmieni ich relacje. Och, tak, żabeczko moja, tak cudowna jesteś. I wiecie, i my tak próbujemy coś naprawić w tym życiu, tak przyciskamy ten przycisk, trzymamy, wszystko jest w porządku, tylko my nie mamy siły, żeby go długo trzymać. Bo przychodzą okoliczności i pierwsza różnica zdań. I wtedy już nie jest dziubasek. Wtedy już nie jest żabeczka, tylko jest ropucha. Jakiś dziób się do mnie przyczepi. Co on w ogóle ode mnie chce? On mnie nie rozumie. Ja mu tu takie różne rzeczy fajne, a on co? I pokrzykuj, puszczasz ten guzik. Puszczasz ten przycisk. I życie okazuje się przelatuje przez palce. Dni mijają, miesiące mijają, lata mijają i ja coś dzieje. To jest tak jak ten dowcip, który mówi, że po 20 latach małżeństwa żona mówi do męża, mężu, dlaczego ty mnie nie mówisz, że mnie kochasz? A on tak, wiecie, spojrzał spod okularów, zmierzył ją z góry na dół, jak się coś zmieni, to ci powiem. Czasami tak to wygląda, że zmiany przychodzą nam trudno, a kiedy coś próbujemy zmienić, to później, wiecie, puszczamy ten przycisk, trochę się staramy, ale nie dajemy rady. Dlatego potrzebujemy łaski. Łaski! I to jest odkrycie, dlaczego potrzebujemy tej łaski. Możemy prowadzić poprawne życie, ale nigdy nie doświadczymy duchowe zwycięstwa. Czyli możemy poprawiać to życie, ale bez łaski nie odniesiemy zwycięstwa, moi drodzy. Czasami, tak sobie pomyślałam, że traktujemy Pana Boga jak szefa w pracy.
ja tu pracuję, ja tu się staram, ja tu coś robię dla tej firmy, ale ty mi zapłać. Czyli coś takiego, Panie Boże, ja tu przychodzę do kościoła, ja tu śpiewam, ja tu gram, ja tu sprzątam, ja tu parzę kawę i sprzedaję bułeczki, ciasta, piekę tu ciasto. A teraz to, Panie Boże, ty wysłuchaj moją modlitwę, bo ja tam mam potrzeby wielkie. Nie macie takiego wrażenia, że czasami tak z Bogiem się licytujemy, że tak targujemy z Nim? A tu właśnie już na początku spotkania już usłyszeliśmy, że to nie chodzi o licytację, o targowanie, ale to chodzi o intymną relację z Nim, o relację wymiany, o relację wzajemności, o relację współpracy, że Jezus zawsze zaprasza nas do relacji miłości, do relacji współpracy, do tego, aby to była intymność między Nim a mną, dlatego, że kiedy robisz rzeczy z intymności, z miłości do Niego, to już nie musisz, ale pragniesz. Już nie czujesz przymusu, ale chęć. Nie muszę iść do kościoła, tylko nie mogę się doczekać. Nie muszę tu sprzątać, ale cieszę się, bo On to widzi. Robię to dla Niego. To jest tak mało, ale robię to dla Ciebie. Nie muszę komuś pomóc, ale pomagam dlatego, że Jezus przyszedł po to, aby służyć, a ja Go naśladuję. Czyli ja Ci teraz służę i nie chcę nic zamiast. Widzicie tę różnicę? Że cały czas Bogu chodzi o bliską, intymną relację z nami. Bo zobaczcie, łaska, i teraz definicja łaski, która rozważa moje serce po prostu. Ona jest taka złożona, ale zaraz ją rozklepiemy. Łaska to Boża zdolność działająca w człowieku i sprawiająca, że staje się on zdolny dokonać tego, czego o własnych siłach nie potrafi zrobić. Wow! To o to chodzi. Przyciskam, puszczam, brakuje mi siły i łaska wskakuje. Bo łaska to jest uzdolnienie Ciebie przez Boga. I ta łaska sprawia, że Ty stajesz się zdolny przez to, że łaska przez Ciebie działa i że to, czego Ty nie możesz zrobić w naturalny sposób, o własnych siłach, to łaska Jego czyni przez Ciebie. Ona Cię uzdalnia. Ona Cię wyposaża. To jest niesamowite. Bo mamy dwa rodzaje łaski. Ich jest więcej, ale chciałabym powiedzieć o dwóch. Łaska jest też, co powiedziałam na samym początku, potrzebna nam ku zbawieniu. W Ewangelii, w liście do Efezjan w 2 rozdziale, w 8 wersecie jest zapisane takie słowo, albowiem łaską zbawieni jesteście przez... Wiarę. Jeszcze raz, przez... Wiarę. Jeszcze raz, przez... Wiarę. Jeszcze raz, głośniej, przez... Wiarę. I to nie z was, ale co? Boży dar. Wow. To dzisiaj Boży dar. Prezent taki wielki, zapakowany, Bóg Ci daje, kiedy uwierzysz, daje Ci zbawienie. Kiedy uwierzysz w Jezusa, otrzymujesz zbawienie. I to nie z nas, nie uczynki, ale to Boży dar. To jest prezent od Najwyższego dla Ciebie dzisiaj. Że dzisiaj Biblia mówi, jest dzień łaski i zbawienia. Dzisiaj jest dzień, czas na przemianę Twojego życia i sytuacji, w której jesteś. To jest fenomenalne. W Ewangelii Jana, w 19 rozdziale, w 30 wersecie, Jezus powiedział znamienite słowa, kiedy umierał. Kiedy umierał i oddawał ostatni dech na krzyżu. Powiedział, wykonało się, tetelestaj. To słowo wykonało się. Wiecie, co to oznacza, drogi Kościele? To oznacza, że kiedyś dawno temu używano to słowo jako amnestię, ogłaszano amnestię dla skazanych. I Biblia mówi o tym, że nie ma na ziemi ani jednego sprawiedliwego, ale wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Przepraszam, nie dałam to do referencji. Mówię to z serca teraz. Wszyscy zgrzeszyli, czyli inaczej... nie poddali się Bogu, odeszli od Niego i są pozbawieni Jego obecności, Jego chwały.
I dlatego Jezus, kiedy przyszedł i umarł na krzyżu, On powiedział, wykonało się, amnestia dla skazanych, my byliśmy skazani na śmierć. Na wszystko, na co zasługiwaliśmy, to śmierć z powodu grzechów pokoleniowych. Od samego początku, kiedy człowiek zgrzeszył, to się ciągnie przez wszystkie pokolenia od zarania dziejów. I dlatego Jezus jest wyzwoleńcem naszym. Jezus jest odkupicielem naszym. Jezus jest prawdą i jedyną drogą do Ojca. Jezus jest Zbawicielem i tym cudownym naszym Bogiem, którego potrzebujemy w naszym życiu. Jezus powiedział, wykonało się, wykonało się, wykonało się, amnestia dla skazanych. I na krzyżu umarł nie tylko Syn Boży, ale uwaga, Bóg. Jeżeli Bóg zapłacił za ciebie i za mnie najwyższą cenę, to ta cena jest wystarczająca, kompletna, całościowa. I list do Rzymian to pięknie opisuje, że kiedyś składano ofiary w Starym Testamencie, a Jezus złożył ofiarę raz na zawsze. I już nigdy jej nie trzeba składać, dlatego że doskonała ofiara przez doskonałego, bezgrzesznego Boga została złożona za ciebie i za mnie. Jezus mówiąc tetelestaj, wykonało się zbawienie dla ciebie i dla mnie. I otworzył drogę do wieczności dla nas. Halleluja, czy to nie jest wspaniałe? My dzisiaj mamy otwarte drzwi do nieba. Tylko w Chrystusie. Tylko i wyłącznie. To mnie bardzo porusza. Wiecie, ta ilustracja. A my tak czasami uczynki dokładamy do tego zbawienia. No tak, Jezus to zrobił, ale ja tu muszę być jeszcze dobry. Okej, uczynki to jest jeszcze inna kwestia. Słyszę, jak niektórzy z was mówią, no to kolo uczynki są ważne. Tak, ważne, ale trochę w innym kontekście. W kontekście zbawienia nie można dodać uczynków. Ale to jest osobny temat, nie mamy dzisiaj na to czasu, poruszymy go. Ale uczynki, wiara bez uczynków jest martwa jak najbardziej, ale to jest osobny temat. Czyli to jest bardzo szerokie zagadnienie. Ja dzisiaj mówię o zbawieniu. I tak niektórzy mówią, no tak, no ale trzeba coś do tego dodać. To jest, mnie to bardzo porusza. To jest tak jakby trochę taki przykład dać, że idzie sobie słoń, duży, wlazła mu na nogę mrówka. Taką ilustrację mam. Idzie ta mrówka, idzie, a ten słoń tak zasuwa, wiecie, powoli sobie mknie. Idzie, mrówka idzie tam, wiecie, w różnych częściach ciała, wchodzi mu na grzbiet, ale jakby patrzy słoń, jest taki most, który się tak buja. Chodził ktoś takim mostem, który tak się... Tak się buja? Ja też jeszcze nie chodziłam. Nie wiem, czy bym to wytrzymała. Ale ten słoń odważny wchodzi na ten most i wiecie, idąc, masa ciała i on się tak cia, jak na huśtawce, cia. A ta mrówka siedzi mu tak na grzbiecie, podekscytowana, podbiega do jego ucha, wiecie, i mówi do tego słonia tak, ty, słon, aleśmy ten most rozbujali. Chyba jeszcze nie opadło u niektórych. Tak to jest z ilustracjami, że to jeszcze trochę będzie spadać. Jeszcze trochę, u niektórych to tak jak, trochę jak diesel. To tak jest, że my czasami zachowujemy się jak ta mrówka i przypisujemy sobie rozbujanie tego mostu swoimi uczynkami. Próbujemy powiedzieć innym, ja jestem dobry i Bóg mi niepotrzebny do niczego, bo wystarczy, że ja mnie kradnę i wszystko jest w porządku. Chcę ci powiedzieć, że największą robotę, jeśli chodzi o twoje i moje zbawienie, uczynił Chrystus na krzyżu. To jest ten słon, który buja wszystkim. A my mamy tylko w tym udział. I możemy być podekscytowani. I myślę, że w Kościele jeszcze mało jesteśmy podekscytowani tym, że jedziemy na tym słoniu. Halleluja. To jest fenomenalne, moi drodzy. Wiem, że to są nowe osoby i może już nie będziecie chcieli podać mi dzisiaj ręki. Ale ja jestem podekscytowana, że ja nie musiałam bujać sama tym mostem. Mnie to porusza, dlatego że życie Boże w nas, ono ciągle kwitnie. To powoduje, że eksplodujesz w środku, że zbawienie jest z łaski. Boże to dar, że ja żadnym uczynkiem swoim nie mogę sobie zaskarbić zbawienia. Ale Jezus to uczynił, a ja mam z tym współudział. I to jest łaska ku zbawieniu, a łaska ku przemianie. List do Rzymian, 11 rozdział, 6 werset. I teraz posłuchajcie. Niech to spadnie trochę głębiej.
Słuchajcie się to, co przeczytam. Uwaga. A jeśli z łaski, to już nie z... Bo inaczej łaska nie byłaby czym? Łaska. Wow. A jeśli z łaski, to już nie z uczynku. Bo jeśli ja do... Tak jak ta mrówka myślała, że to ona rozbujała ten most. Jeśli ja będę dokładać do zbawienia właśnie swoje uczynki, tego, że ja mam swoją sprawiedliwość, jak bogaty młodzieniec, ja to jestem, ja nie piłem, ja nie paliłem, ja nie brałem narkotyków, nie prowadziłem niemoralnego życia. Wiecie, takie usprawiedliwienie się często słyszy. Ale wiecie, wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej, potrzebują Zbawiciela. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków. Uczynki po nowonarodzeniu to już jest druga kwestia, moi kochani. Ale jeśli chodzi o zbawienie, to z łaski, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. To nie ja mówię, to mówi Boże Słowo. Bo wiecie, w tym wszystkim chodzi o Jego miłość do Ciebie. Bo Bóg, kiedy daje Ci coś darmo, to mówi: dziecko, kocham Cię. Kiedy coś dostajesz od kogoś, to ktoś Cię musi lubić. Żeby dostać prezent od osoby, to musi być jego przyjaciela. To musi być ktoś dla tej osoby wyjątkowy. Musi o niej myśleć. Musi zastanawiać się, ale chciałabym sprawić jej radość jeszcze tym. A może to jej dam? A może tamto jej dam? To jest to, że Bóg ciągle o tobie myśli, co jeszcze może ci dać. I dlatego chodzi o to, że kiedy myślisz o tym, że dostałeś to, na co nie zasłużyłeś, że zbawienie twoje jest z łaski, to przychodzi ci wdzięczność, radość i miłość do Boga, że dostałeś od Niego to, co jest wieczne. Halleluja. To jest ekscytujące. I to jest właściwe zrozumienie łaski, że twoje życie będzie życiem radości, pokoju, odpoczynku i zwycięstwa. Wtedy, kiedy to zrozumiesz, że jak chcesz nacisnąć guzik i coś zmienić, to wtedy możesz powiedzieć, ważne jest to, abyś uwierzył w Jezusa. To jest podstawa, bo bez tego nic nie dostaniesz. Bo przez wiarę w Jezusa tylko stajesz się Jego dzieckiem i wierzysz w Niego i wtedy właśnie Jego łaska spoczywa na twoim życiu i On przez Ducha Świętego, który działa w tobie, daje siłę i moc do zwycięstwa nad grzechem, nad pokuszeniami, nad grzesznymi myślami, nad niemoralnymi myślami. Ty sam możesz próbować przyciskać. Nad pornografią. Ty możesz przyciskać. Jutro już, nigdy więcej. Ale na ile ci to stać? Łaska. To jest to, na co nie zasłużyłeś. Bo On tak bardzo Cię kocha, bo to jest Jego dar dla Ciebie i dla mnie. Bo Bóg pragnie, abyś żył w odpocznieniu, w radości, w pokoju. I kiedy wysilasz się do tego, żeby coś zrobić, to On mówi: dziecko moje, szwy Ci pękną, jak będzie się tak wysilać. Wiesz gdzie? Tak. Przyjdź do mnie. Ja Ci pomogę. Moja łaska w Tobie będzie obfitować. Inne słowo mówi, to jest tak wspaniałe. Boże, sobie jest, no. To jest tak wspaniałe, że Bóg daje nam łaskę za łaską. Czyli Bóg mówi, daje Ci siłę za siłą, abyś przeszedł jakąś trudność swojego życia. Wow. Łaska to jest zdolność do robienia rzeczy tych, których w naturalny sposób nie byłbyś w stanie. To jest bardzo proste. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że dam taki przykład, że kiedy właśnie próbujesz jako osoba udręczona jakąś sytuacją, nie wiem, uzależniona, że próbujesz coś zrobić z tym, to kiedy Ty uwierzysz w Jezusa, to ta łaska Cię ochrania i Bóg daje Tobie siłę do tego, aby przemieniać Twoje wnętrze, serce, pragnienia, czyli te sfery pomaga Ci zmienić, które w naturalny sposób sam nie jesteś w stanie. To Jego łaska sprawia, że możesz przejść trudne chwile w życiu. Może żałoby. Odejścia kogoś bliskiego. Mamy teraz siostrę, której syn odszedł do wieczności.
i jesteśmy z nią. Byliśmy z mężem, pojechaliśmy. Trzymaliśmy ją za ręce, modliliśmy się z nią, płakaliśmy razem z nią. Jesteśmy z nią w tym bólu, w tej rozpaczy. I mówimy, że tylko łaska może ci pomóc przejść tę sytuację. Nasz przyjaciel pastor niedawno w tym roku odszedł do Pana. Choroba bardzo ciężka. Ale wiecie, co mnie bardzo porusza w tym? Wow, znowu jestem podekscytowana. Czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. I ostatnio usłyszeliśmy, że śmierć jest zyskiem i śmierć nie jest tragedią, bo śmierć jest przejściem do lepszej rzeczywistości. Wow. Na ile jesteśmy przywiązani tu do życia na ziemi? Dobrze jest tak trochę pomielić do siebie i zastanawiać się i zadawać sobie takie pytania, wiecie, bo nekrologi wiszą, nekrologi są cały czas. Ale nasza ojczyzna jest w niebie. I czy żyjemy, czy umieramy, Państwo jesteśmy. I ostatnio mnie to bardzo poruszyło, chociaż przeżywam bardzo ból, cierpienie po odejściu naszego też przyjaciela. Ale tak sobie myślę, że on jest w tej lepszej rzeczywistości i pewien pastor powiedział, wiecie, odejście na drugą stronę nie jest tragedią, przecież my wszyscy tam idziemy. Mnie to poruszyło. Rzeczywiście, ja idę do nieba. Ja nie będę mieszkała wiecznie na Sportowej 5. Albo na Olszowej 20. Cmentarnej 15. Przecież mój sens życia jest większy. Mój sens życia to jest podążanie do wieczności, do spotkania z Jezusem. To nie jest tragedia. Oczywiście ból, smutek, ból rozłąki pozostaje, ale ja nie mogę pogrążyć się i pozwolić, żeby ten smutek spowodował konflikt we mnie jeszcze z Panem Bogiem. Dlaczego? Kim ja jestem, że ja pytam dlaczego? Przecież ja tą mrówą jestem na tym grzbiecie słonia. Ale tak naprawdę zrozumienie, że my wszyscy idziemy do wieczności, uwalnia od różnych wewnętrznych dylematów. Łaska pomaga ci przejść takie momenty żałoby. To jest bardzo trudny moment. Łaska pomaga ci przejść zwycięsko nad grzechem, którym się borykasz przez lata. Łaska pomaga ci służyć Bogu z wdzięcznością, a nie z przymusu. Łaska pomaga ci wzrastać. Może jesteś człowiekiem rozwoju. Może masz taki pęd do tego, żeby zmieniać się. Cudownie! Właśnie dzisiaj mam dobrą nowinę dla ciebie. Łaska da ci siłę, kiedy będziesz z Jezusem żyć. I będzie On w tobie, to łaska Jego działająca w tobie może daleko więcej uczynić niż ty sam w sposób naturalny. O, do tego jest łaska. Łaska jest do zbawienia, ale łaska jest też ku przemianie. Halleluja. I w Ewangelii Mateusza, i będziemy kończyć w 11 rozdziale, w 28 wersecie, Pan Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie. Tylko blondynki, brunetki, wysocy mężczyźni. No i może ci, co się uśmiechają, bo tych, co się nie uśmiechają, to ich nie lubię. Niektórzy patrzycie na mnie i nie wierzycie mi, czy tak Pan Jezus powiedział. A wy Biblię w ogóle czytacie? Przyjdźcie do mnie. Wszyscy. Jeszcze raz. Przyjdźcie do mnie. Wszyscy. Wow. Tam w tych wszyscy jesteś ty. Bez wyjątku. Nie ma tam wyjątku. To mnie porusza. Że mój Bóg nie czyni wyjątków, ani nie różnicuje nas. Ale kocha. A Jego miłość jest wieczna. I On po to dał swojego Syna Jezusa, że kiedy przydarzy ci się grzech, kiedy coś w twoim życiu idzie nie tak i próbujesz wciskać ten guzik, ale nie masz siły go trzymać, to On mówi, biegnij szybko do mojego Syna, bo ja po to Go posłałem na świat. Aby świat przez Chrystusa ze sobą pojednać. Aby Jezus jako jedyny pośrednik między Bogiem a człowiekiem, który ma moc przebaczyć ci grzechy, żeby ten Jezus otworzył ci drogę. Kiedy Bóg patrzy na ciebie przez Jezusa, a ty masz jakiś grzech i przychodzisz do Jezusa i mu o tym mówisz, to Jezus odwraca się do Ojca, przepraszam, że się odwrócę do was i online też pozdrawiam na chwilę, i mówi, Ojcze, on jest niewinny. I Bóg przez Jezusa, który umarł na
na krzyżu za ciebie i za mnie, patrzy na ciebie i mówi, no tak, niewinny. Usprawiedliwiony, amnestia dla skazanych, jesteś niewinny. Ale tylko wtedy, kiedy przychodzisz do Jezusa i potrzebujemy ufnej odwagi, żeby do Niego przyjść, żeby się Go nie bać, bo ludzie mają dużo lęku, ale Bóg tam mi pogrozi palcem. Nie, nie, On drepta nogami i obraz, bo wiecie, bo my ludzie musimy trochę obrazowi. Już przychodź, za długo Cię nie ma, zwlekasz. I Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja dam wam. I znowu wam dam, znowu za darmo. I jeżeli ty dzisiaj jesteś na tym miejscu, spracowany, obciążony, zmęczony tym ciągłym wciskaniem guzika i puszczaniem, wciskaniem guzika i puszczaniem, że chcę się zmienić i znowu mi nie wyszło. To próbowałem zrobić, znowu mi nie wyszło. Znowu próbowałem być lepszy, nie wyszło mi. Tak jak Zacheusz i bogaty młodzieniec. I wciskasz i puszczasz. To Jezus mówi, ojej. No ja czekam i czekam i czekam. A ty ciągle po swojemu i ciągle o własnych siłach. A tych sił masz tyle. Pamiętasz? Mrówka na słoni? Wow. Jezus powiedział, przyjdź do mnie. Obciążony, spracowany, a ja dam wam ukojenie, bo On pragnie, abyśmy korzystali z Jego łaski, bo łaska spowoduje, że Jego nadprzyrodzona moc, moc Ducha Świętego, bo Biblia mówi, że nie dzięki naszej mocy, nie dzięki naszej sile, ale dzięki mocy i sile Ducha Świętego dzieją się rzeczy w naszym życiu, bo my jesteśmy słabi, my upadamy, my mamy momenty, kiedy nam się ziemia zawala pod nogami. Ale dlatego Duch Święty, który jest w nas, kiedy wierzymy w Chrystusa, On powoduje, że wstaniesz. Powstań, a zajaśnieje Ci Chrystus. Będziesz jak orzeł, który wzbije się w górę i będziesz szybował z góry i patrzył na problemy swojego życia, okoliczności i powiesz, Panie, pomimo wszystko będę Ci ufać, będę Cię kochać, będę Ci służyć, bo jesteś tym, kogo pragnie moja dusza. Za kim pragnę iść całe swoje życie, z kim pragnę spędzić całą wieczność. Jeśli zmęczysz się już samym sobą, to Jezus dzisiaj daje Ci zaproszenie.